Takiej imprezy zorganizowanej przez jedno koło wędkarskie w Szczecinie jeszcze nie było. Na zaproszenie koła Łączność zjechało ponad 100 uczestników z całej Polski, aby stanąć na bulwarach do zmagań w zawodach odrzański sandacz. Po odprawie, kiedy zabrzmiał sygnał do rozpoczęcia zawodów, nad rzeką było jeszcze niemal zupełnie ciemno, ale wszyscy ruszyli żwawo do boju. Prezesa koła Łączność, Dariusza Zemlera, zapytałem, skąd pomysł na organizację takich zawodów. Wspólnie rozmawiając z kolegami w kole, mówi, spróbujemy. Zorganizujemy coś, co możemy pokazać innym kołom w Szczecinie, że można zorganizować imprezę na skalę Polski. No i się udało. No i się udało. Frekwencja zaskoczyła nie tylko nas jako organizatorów. Te osoby, które przyjechały, też są zdziwione, że tyle osób odpowiedziało na nasze zaproszenie. Przyjechali z Nowego Sącza, 760 km. I tu jest ciekawostka, przyjechał tata z 10-letnim synem. Mamy pierwszą godzinę wędkowania. Już są dwie rybki wymiarowe sandacze. Fajnie by było, gdyby było ich więcej. Wspomnianą już rodzinę z Nowego Sącza spotkałem nieco później. Bardzo lubimy takie imprezy. Nie ma jakiejś tutaj tak zwanej spinki. Jest przyjacielska atmosfera. Antku, powiedz, a jak tobie się łowiło? No, mi się łowiło dosyć fajnie. Wczoraj przed zawodami jeszcze... Trenowałeś? Trenowałem, no to wcześniej. Wczoraj wyłowiłem małego rozpióra i sandacza. A dzisiaj podczas zawodów? Dzisiaj nic. No ale czas szybko płynie, pora na podsumowanie zmagań. Woda troszkę nie dopisywała, ale ogólnie dobrze. Ryby brały, żadnego dużego okaza nie złapaliśmy, ale... Ale było, ale coś się działo. Jesteście ze Szczecina czy z Poznania? Strasznie wiało, efekty mizerne. Najważniejsze, że przyjezdnym się udało. Niech zachwalają nasze wody piękne, niech idzie w Polskę wieść, że w Szczecinie można połapać i wszystko na ten temat.